Uczucie i wiara. Rok romantyzmu w dwójce. Są piękne miejsca, ale nie wszystko przypada mi do smaku, pisał Adam Mickiewicz w liście do Antoniego Edwarda Odyńca. Te słowa dotyczą jednego z jego najbardziej znanych utworów, Konrada Wallenroda. Poemat z pod tytułem Powieść historyczna z czasów litewskich i pruskich został wydany w Petersburgu w 1828 roku. Z początku Mickiewicz zamierzał Konrada Wallenroda wydać w Warszawie, potem w Moskwie, ale jednak zdecydował się na Petersburg ze względu na stosunkowo łagodną cenzurę. Autor poprzedził swoje dzieło przedmową, w której podkreślał, że treść dotyczy zamierzchłej przeszłości. W ten sposób chciał zamaskować polityczną aktualność swojej opowieści. Nie zmyliło to jednak senatora Mikołaja Nowosilcowa. Przesłał on carowi raport. Napisał w nim, że Konrad Wallenrod to dzieło przybrane w nęcące piękno poezji, a w rzeczywistości podsycające nierozsądny patriotyzm Polski i uczące, jak knuć podstępną zdradę. Jedną z najbardziej znanych części poematu Adama Mickiewicza jest pieśń Wajdelot i fragment czyta Stanisław Zaczek. O wieść gminna, ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. W tobie lud składa broń swego rycerza, swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. Arko, tyś żadnym nie złamana ciosem, póki cię własny twój lud nie znieważy. O pieśń gminna, ty stoisz na straży narodowego pamiątek kościoła z archanielskimi skrzydłami i głosem. Ty czasem dzierżysz i broń archanioła. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie calo, tłum ludzi obiega. A jeśli podłe dusze nie umieją karmić ją żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do gruzów przylega i stamtąd dawne opowiada czasy. Tak słowik z ogniem zajętego gmachu wyleci, chwilę przysiądzie na dachu. Gdy dachy runą, on ucieka w lasy i brzmiącą piersią nad zgliszcza i groby nuci podróżnym piosenkę żaloby. Prezentację twórczości Adama Mickiewicza.